Naszym gościem generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, to zawsze przyjemność. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. No ja wiem, że wciąż na okrągło dziennikarze zadajemy to samo pytanie. Zastanawiamy się, co teraz, co dalej, co się może wydarzyć, jakie będą kolejne kroki, jak to się skończy. No i pytamy ludzi, którzy mają kompetencje, by odpowiadać na tego rodzaju pytania. Pan niewątpliwie, panie generale, do takich osób należy. Mamy tutaj mapę przygotowaną przez wywiad wojskowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, ale niech to będzie tylko po prostu dla nas taka pomoc naukowa, panie generale, bo zastanawiam się, co dalej? Czego pan się spodziewa dzisiaj? Co widzimy dzisiaj? I jakich kolejnych ruchów jednej i drugiej strony, panie generale, pan się spodziewa? To, jak jeżeli popatrzymy na tą samą przestrzeń Ukrainy, państwa, którego terytorium ma blisko 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest to największe państwo po Rosji w Europie, jest ogromne terytorium, to linia styczności wojsk, czyli armii rosyjskiej i armii ukraińskiej dzisiaj, to jest w granicach 1400 kilometrów. I teraz możemy to sobie porównać do granic Rzeczypospolitej i tak dalej. I to jest front aktywnych działań. Nie możemy zapominać, patrząc na całą Ukrainę, że armia ukraińska musi, biorąc pod uwagę długość granic, pilnować tej granicy i tych kierunków operacyjnych, które są istotne z punktu widzenia obrony państwa, a ta część granicy, która jest nieaktywna, nieobjęta właśnie tym frontem działań, to jest granica w dalszym ciągu biegnąca od Charkowa w kierunku właśnie Kijowa i dalej do granicy, trójstyku granicy z Rosji, Ukrainy, z Białorusią i już granicy z Białorusią. To są kierunki, które też armia ukraińska musi zabezpieczać i musi mieć na uwadze, że niezależnie od tych działań, które tutaj są prowadzone i przygotowania się do ofensywy armii ukraińskiej, trzeba te kierunki zabezpieczać i posiadać niezbędny potencjał po to, żeby w wypadku, gdy rozpocznie się ofensywa, Rosjanie nie wykonali uderzenia takiego wiążącego, które ma stworzyć pewien dylemat dla także właśnie tej działań ofensywnych armii ukraińskiej. Zdestabilizować, zakłócić ten proces. W związku, jak sądzę, dowództwo armii ukraińskiej to przewiduje też. Określone siły i środki muszą być tam wydzielone. I teraz, jaki jest dzisiejszy stan? Właśnie na tym froncie 1400 kilometrów Rosjanie, czyli przeciwnik, agresor, Rosjanie przeszli od października ubiegłego roku do tak zwanej strategicznej obrony o charakterze aktywnym. Co to znaczy? Że ta obrona nie jest milcząca. Ona jest cały czas siły i środki znajdujące się w rosyjskich wojsk prowadzą działania zaczepne, oddziaływujące na całe terytorium Ukrainy. Na całej długości. I także na całe terytorium. Okay. Postaci uderzeń rakietowych, lotniczych i tak dalej, nękające, wyniszczające infrastrukturę krytyczną, potencjał gospodarczy, tym także przemysł obronny, destabilizujące także szlaki komunikacyjne i tak dalej. To jest to wykrwawianie przeciwnika. I ludność cywilną. Uderzają to, co stanowi fundament obrony państwa, czyli społeczeństwo. Ono jest tutaj jednym strategicznym determinantem, jeżeli chodzi o obronę Ukrainy, bo dzięki temu ta obrona też trwa. To jest jeden z kluczowych też tych determinantów, od którego jakości, wytrwałości, odporności, aktywności, uczestnictwa w obronie Ukrainy, społeczeństwa, uzależnione także jest zachowanie Zachodu w postaci dostawy techniki i w dalszym ciągu Zachód upatruje, że jest sens i potrzeba wspierania walczącej Ukrainy. Także swoich własnych ludzi muszą przywódcy na Zachodzie przekonywać, że warto te pieniądze cały czas wykładać, bo oni je dobrze wykorzystują. Panie generale, proszę zerknąć. I tak. I teraz... No. No bo ten kolor różowy, czerwony. Pamięta pan, jakie zadanie dostał szef sztabu Federacji Rosyjskiej, Gerasimow? Ja się tego zagrażam. No właśnie, do tych granic czarnych, państwo to widzą, te czarne to są granice regionów, czyli ten róż i czerwień miał obejmować wszystkie te obwody i nie objął. Znaczy on dostał czas do 31 marca, nie wykonał zadania. Tak jest, to miało być, inaczej mówiąc, zadanie to polegało, Rosja nie zakładała sobie
przechodząc do obrony w październiku, żeby powiększyć swoje terytorium o nowe jakieś tam obwody. To miały być ostatecznie zajęte te obwody w granicach administracyjnych, czyli obwodu ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego, które zostały uznane jako integralna część Rosji. Gierasimow, który przejął dowodzenie, wiadomo, w tym roku, miał to zadanie wykonać. Oczywiście wykorzystując do tego potencjał wojsk znajdujących się tutaj w bezpośrednim styku z armią ukraińską i także poparty zakończoną powszechną częściową mobilizacją. Te działania się nie powiodły. W styczniu rozpoczęła się, jak wiadomo, te działania o charakterze ofensywnym, które miały na celu osiągnięcia ostatecznie tych rubieży. Po to, żeby poprawić położenie, jednocześnie prowadząc te aktywne działania na tych 5 czy 6 kierunkach, a główny kierunek to był ten na Popasna, Bachmut, tutaj ta czerwona strzałka, aha, która pokazuje, żeby maksymalnie wiązać armię ukraińską działaniami bojowymi, wyniszczającymi jej potencjał, z drugiej strony zakłócający proces przygotowania do przeprowadzenia ofensywy, bo takie cel sobie dowództwo ukraińskie postawiło, wynikający z celu politycznego, to znaczy rozbicia ostatecznie rosyjskiej armii, która okupuje teren Ukrainy i wyzwolenia terytorium włącznie z Krymem. Mhm. I taki cel polityczny jest tutaj kierunkowy. A myśli pan, że Putin widzi też taką mapę, czy oni mu przedstawiają inną? No wie pan, taką pod niego bardziej. Ja sądzę, że tak, że dzisiaj już tutaj... Nie ma ściemy, już go nikt nie oszukuje. Nie ma ściemy i tutaj na pewno nie jest oszukiwany na tyle, żeby tego nie widzieć. Jasne. Z drugiej strony, w mojej ocenie, przekazując dowodzenia generałowi Gerasimowowi, zaufał już na tyle, że tutaj się nie wtrąca tych działań. No ale Gerasimow nie dał rady. I co nie dalej dał z nim? Rady, dlatego że z jednej strony to teren mu przeszkodził. Mhm. Zima nie okazała się tak mroźna, jaką zapowiadano. W związku z ciężki sprzęt nie na tych kierunkach nie mógł być efektywnie użyty. Bo było to? Bo pod uglodarem właśnie ten kierunek tutaj, taki sobie założony, w ogóle tu jest, mogę podejść do mapy tutaj, to miejsce jest widoczne, to uderzenie wojskami pancernymi zakończyło się niepowodzeniem. I kto te działania prowadził? To też elitarne jednostki. Tam zostały praktycznie, te wojska pancerne popadły w pułapkę i zostały rozbite. I zaniechano tych działań. I dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, te działania prowadzą wojska niepancerne. To są poddziały zmechanizowane, tak oczywiście czołgi są tam wykorzystane, a nie na masową skalę. Jest w dużej ilości wykorzystywana w tych działaniach artyleria. Artyleria i ogień, zmasowany ogień artylerii. Zerkam sobie do góry, bo szukam lampy. Pozwoliłbym panu podejść, ale wyjdzie pan ze światła, nie będzie pan oświetlony. No tak, a chciałbym, żeby widzowie dobrze pana widzieli. A co, by chcieli bardzo Rosjanie pewnie, żeby ten różowy kolor przesunął się jeszcze bardziej na zachód i odciął w ogóle Ukrainę od morza, prawda? Tak jest, no to jest tam Odessa i w ogóle najlepiej aż do Mołdawii, do Rumunii. Zdecydowanie. I te działania na początku wojny były takie... Ale się nie udało, broniło. Nie udało się połączyć tutaj właśnie z Naddniestrzem i dalej. I Mołdawia tutaj miała też, wchodziła w rachubę, żeby tam nastąpił przewrót i też, żeby te działania, jakie tutaj destabilizujące w tym kraju zostały podjęte, zakończyły się podporządkowaniem Mołdawii w realizacji tych zamiarów. Na szczęście to... Dzisiaj Rosja sobie nie stawia tego zadania. Ona sobie stawia zadanie, jakie? Żeby teraz prowadząc tą aktywną obronę, w dalszym ciągu destabilizować, zakłócać, wiązać maksymalnie siły ukraińskiej armii na kierunku właśnie Popasna, Bachmut, bo tam, na tym kierunku nie walczy żołnierz rosyjski, tam walczą kryminaliści. Więzień rosyjski. I oni właśnie tutaj giną głównie, żeby jeżeli na to nikogo patrzymy, to oczywiście nie obchodzi. Dokładnie. Że giną, jest, że są nieprzygotowani. To są ci ludzie spisani już na straty. Oni zostali spisani na straty. Więc tam giną. Oczywiście w jakimś stopniu ten front się przesuwa, ale niewielkim. Istotny z punktu opanowania tej autostrady M03, takiej drogi życia, bo to trzeba też popatrzeć, że tej przestrzeni przygotowywanej ofensywy, to jest na odcinku od Doniecka do Zaporoża. Aha. To jest gdzieś 250 kilometrów ten pas,
którym prawdopodobnie armia ukraińska zaatakuje na dwóch, trzech kierunkach, tak żeby przeciąć ten korytarz łączący Krym z lądem Rosji, tak, i wyjść w kierunku Morza Azowskiego, no między Mariupolem, Berdiańskim lub Milotopolem a Berdiańskim. No właśnie, to pomówmy o tym, mówiliśmy trochę o jednej stronie, co może zrobić druga właśnie. Trochę więcej o tym, co mogą zrobić Ukraińcy, albo co powinni, czego pan się spodziewa. Więc jeszcze Rosjanie. Więc Rosjanie, trzeba powiedzieć, że tę obronę od października oni fortyfikacyjnie, no właśnie o to chodzi, rozbudowali. Bardzo utrudniając potencjalne ruchy, ograniczając Ukraińców. Ale to trzeba będzie dużą ilość użyć amunicji, artylerii, żeby obezwładnić tą obronę, bo ona jest głęboko użytowana, ona jest też zamaskowana. Tam jest wiele pozornych też rejonów obrony, czyli które mają wprowadzić błąd, że niby, że wojska tu nie uderzać. Okay. No tak, tak, jedni jest. Drugich próbują. I oni się do tego przygotowują, jednocześnie cały czas oddziałują. I teraz znowu zwiększyli oddziaływanie ogniowe. Więc Rosjanie się do tego przygotowują. Z tyłu też tak, że na terytorium Rosji, nie zapominajmy, tam są odwodzić w około, w mojej ocenie, 150-200 tysięcy Rosjan, którzy częściowo są wysyłani na front właśnie do tych aktywnych działań, żeby tam się w warunkach bojowych przeszkalali i są luzowani co jakiś czas, wycofywani do tyłu. Mhm. Do tyłu, żeby tam te wojska zdobyły też doświadczenie bojowe poprzez walkę. Poprzez walkę. Ci, co przeżyją, wycofywani są i kolejne, można powiedzieć, pododdziały są kierowane na front do tych aktywnych działań, jak Marinka, Avdijewka, właśnie kierunku tutaj poniżej Bachmutu i tak dalej. Więc to jest armia rosyjska. Natomiast armia ukraińska w tej chwili prowadzi uporczywą obronę w celu utrzymania tej zajmowanej rubieży na styku armią rosyjską. Z drugiej strony w głębi przygotowuje swoje odwody, odwody, które się przygotują do ofensywy. Mhm. Ofensywy. Tam w mojej ocenie gdzieś jest około 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich, którzy zostali w większości przeszkoleni na zachodzie i są dalej przeszkalani. Wyposażeni już w technikę zachodnią. Sprzęt, tak. Tam też gromadzona jest odpowiednia ilość amunicji i tak systemu artyleryjskich. Jak wiadomo, załóżny zapotrzebował, te ilości były spore jeszcze w ubiegłym roku w czerwcu, o czym tutaj już rozmawialiśmy w jednym z programów. To będzie około 500 czołgów, 1200 systemów artyleryjskich, 400 systemów rakietowych typu HIMARS, tak, 1000 dronów. Około 2000 transporterów opancerzonych. To ja dorzucam wczorajsze najświeższe informacje, tylko bo Joe Biden wczoraj ogłosił, jego administracja, dodatkowy kolejny pakiet, ponad 2,5 miliarda dolarów, 35 to już transza pomocy, uwaga. Dodatkowe zestawy amunicji, między innymi do systemów Patriot, HIMARS, czołgów, pociski przeciwpancerne, TOW i mobilne systemy przeciwdronowe. Tak, głównie te pieniądze właśnie, panie redaktorze, zostaną, pan słusznie to zauważył, zostaną skierowane na produkcję amunicji, bo amunicja jest tu kluczowa, a ze zdolności przemysłu obronnych czy zbrojeniowych państw zachodnich są ograniczone. Są ograniczone, są na czas pokoju, mają charakter marketingowy, czyli te potrzeby, potrzeby wojenne nie są w stanie zabezpieczyć na tyle, żeby zapewnić ciągłość działań armii ukraińskiej. Armia ukraińska, przygotowując się do tej ofensywy, musi mieć zabezpieczone po pierwsze taki potencjał osobowy, ale także sprzętowy i amunicję, które pozwoli je i przewagę także mieć na określonych kierunkach w powietrzu, i tu dotykamy problemu samolotów, właśnie. Powstaje koalicja właśnie. No właśnie. Bo bez tego nie przeprowadzi się ofensywy. Nie mając panowania powietrzu na tych dwóch czy trzech kierunkach głównego uderzenia w tej ofensywie, po pierwsze, nie przeprowadzi się skutecznie tej ofensywy, przejąć inicjatywę strategiczną, bo jeszcze kontrofensywa się nie zakończy powodzeniem, jeżeli się nie przejmie inicjatywy, czyli się zmusi przeciwnika do odejścia. Mhm. I wtedy można do tej fazy ostatecznej przystąpić działań o charakterze rozbijającym właśnie tej kontrofensywy, która ostatecznie rozbije armię rosyjską, wyjdzie na tyły, rozetnie ten korytarz, tak, i części tych będą kolejno rozbijane. Tak, w taki sposób, żeby to było w sposób ciągły, te działania prowadzone i potęgowane poprzez prowadzenie czego? Odwodów i drugich rzutów. W związku z tym armia ukraińska, według mojej oceny, to jest potencjał około 3 korpusów, te 100 tysięcy ogólnowojskowych, 2 zmechanizowane, jeden pancerny właśnie. I te zmechanizowane będą miały zadanie
rozbić, czy przełamać obronę rosyjską w strefie taktycznej, operacyjna, głębokość do 30 km i dopiero wprowadzając świeże odwody, znowu taktyczne jeszcze, pogłębić to uderzenie i później wykonać to uderzenie ostateczne tym właśnie drugorzutowym korpusem pancernym, który wyjdzie na kierunku właśnie na Krym, może wyjść i dalej w kierunku na północ. To o Krym zaraz zapytam, bo to ciekawe, ale jeszcze zapytam, co jeszcze moglibyśmy zrobić dla nich? To znaczy, to wsparcie lotnicze, o to chciałem dopytać. No tak, co możemy jeszcze? To jest oczywiście wsparcie lotnicze. To jest amunicja w dalszym ciągu. Dalszych amunicji, według mojej ceny, jest niewystarczająca ilość, żeby zapewnić ciągłość działań, że ta misja była już zgromadzona, bo ona musi być tam zgromadzona. I kolejna rzecz to oczywiście technika jeszcze, który też nie wszyscy nie ma, to są czołgi. Jeszcze więcej czołgów. Czołgów, no bo nie dotarły te, które on zapotrzebował 500 sztuk, tak? A ile dostarczonych tych czołgów będzie? No dzisiaj, ja wiem, ponad setkę z naszymi, tym, które wcześniej wysłaliśmy, może być to dopiero 300, gdzieś tam w granicach 300 czołgów, tak? Też brakuje tego, co jeszcze powinno być. A samoloty? Być. I samolotów także. Ale co to za koalicja mogłaby być? Znaczy taka jak ta czołgowa, podobna do tej pancernej, dokładnie tak? Czyli dokładnie tak, czyli tutaj trzeba... No ale po radzieckie MiG 29, tak? No my mamy tych 48, część już przekazaliśmy, możemy jeszcze kolejną partię przekazać. Słowacy też przekazali, tak? Natomiast też tutaj w grę wchodzą inne samoloty. Francuzi obiecają swoje samoloty, tak? Brytyjczycy, no więc to trzeba wyszkolić też pilotów. No tak. I to jest, na to trzeba czas. W moim ocenie nie można rozpoczynać ofensywy, nie ma co się spieszyć, chociaż czas pracuje na rzecz Rosjan, bo oni umacniają tą obronę. Cały czas, drugi coś, przemysł rosyjski też cały czas odbudowuje pracuje. Się jakoś tam, tak. Tworzy się na naszych oczach ta cała koalicja, można też państw, autorytarny na czele z Chinami, które coraz bardziej się aktywnie włączają w tą całą wojnę. Iran, Chiny. Korea Północna, tak, ale też słyszymy, że też zaproszony jest nowy prezydent Brazylii, tutaj Lula, tak, tam też tę aktywność Rosja przejawia w krajach. A z drugiej strony, to ciekawe, pojawiają się takie kontrruchy, jak na przykład firma z Korei, przepraszam, z Republiki Południowej Afryki, która nakłada sankcje na Polskę za to, że my uczestniczymy we wsparciu Ukrainy, a to jest jakiś bardzo istotny potentat w produkcji amunicji właśnie. Dokładnie tak. Więc to są dokładnie duże tak. kłopoty. Więc tego typu rzeczy się tu pojawiają. Jedna rzecz jeszcze. No i w samym też tutaj NATO, wiadomo, że Finlandia wczoraj została przyjęta. To wielkie wydarzenie. To też trzeba to widzieć i też patrzeć na to. No bardzo, to jest bardzo ważny nabytek, można powiedzieć, pozyskanie Finlandii, bo Finlandia w mojej ocenie to jest jedyne państwo, jedyny członek NATO, który wykonał zadania, nie będąc członkiem NATO, jeżeli chodzi o artykuł 3. Czyli Finlandia zbudowała własną dostateczność obronną i potencjał obrony państwa gotowy czy zdolny do obrony swojego terytorium. Czyli okej, artykuł 5, jak będą kłopoty, to pomożemy, ale najpierw sami musimy być gotowi do tego, żeby samodzielnie powstrzymać uderzenie. Przyjdą sojusznicy, ale musimy odrobić tę lekcję w domu. Tak, i tego zabrakło, tego refleksji u nas, jak przystąpiliśmy do NATO, bo nie powinniśmy się rozbroić, ale dalej wzmocnić swoją obronność. Tak, my idziemy w tym kierunku, ale to jest jeszcze proces przed nami. Wiele rzeczy tu trzeba zrobić. Trwa proces i przezbrojenia armii i pojawił się nowy program rozwoju sił zbrojnych do 2035 roku i tak dalej, i tak dalej. On jest, według mojej oceny, ma tam wiele jeszcze braków. Pominięty została na przykład cała edukacja, jeżeli chodzi o wojsko, samo szkolnictwo wojskowe. Ono wymaga pewnej przebudowy. Została pominięte potrzeby właściwego zbudowania logistyki, wsparcia logistycznego. No to rodzaje wojsk dotykamy, tak? Czyli to jest też, trzeba też widzieć w kontekście pozyskanych właśnie tutaj nowych członków NATO, jak jest Finlandia i Szwecja, które na Bałtyku mają znaczący potencjał i tu trzeba też widzieć, to skonfigurować odpowiednio, bo to są znaczące siły, które już są, które znają swoje zadanie, które zresztą ćwiczyły w wspólnych ćwiczeniach, które NATO organizowało. One są zlinkowane przecież na dobrą sprawę. To nie jest tak, że siły zbrojne Finlandii nie potrafią współdziałać, nie są interoperacyjne. Nie jedne ćwiczenia, prawda? Dokładnie, one są interoperacyjne z NATO. To jest naprawdę wielki, ogromny sukces.
Także to jest, no i społeczeństwo, naród fiński jest przygotowany. To jest ten właśnie fundament, o którym mówiliśmy. Terytorium, bo tam wszystkie filary, to finalnie jest przykładem, jak system obronny państwa powinien wyglądać o charakterze powszechnym, bo to jest także 900 tysięcy rezerwistów. No tak, podobno to u nich świetnie działa, ten system mobilizacji. Obrona cywilna kraju. Tak, i teren, skonfigurowane z terenem, nie tylko organizacja obrony, ale także co technika, która się w tym terenie wykorzystuje. Musimy niestety kończyć, a chętnie bym jeszcze posłuchał. Generał Leon Komorniński, były zastępca szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękuję.